wszystkim tutaj Popław w kolejnym materiale. I w tym materiale będziemy na stronie Pedigree. Przygarnij mnie. Jest to strona poświęcona zwierzakom, które nie mają domu, albo które mają, ale jest ich bardzo mało, a tych psieków, które nie mają domu, jest bardzo dużo, więc ja stwierdziłem, że zrobię kilka takich odcinków pokazujących wam, co ta strona ogólnie umożliwia, żebyście może któryś z was ma ochotę przygarnąć sobie psa do domu albo kota, chociaż to są chyba psy. To na początku jakby kreator. O, tu możemy sobie ustalić wielkość psa. Ogon. Damy sobie duży, długi. Pysk. Damy sobie też duży. Łapy. Duże. No i tu już jest gotowy. I teraz przechodzimy do znak. Wybieramy sobie, możemy sobie wybrać wiek. Ja sobie wezmę od, na początku, tak, od 0 do 3, płeć, pies, wezmę duży, bo ja duże lubię, cechy, pierś, krótka, cechy, rodzinny, towarzyski, spokojny, wyszukaj. Znalazło mi na jednej stronie 6, dokładnie 12 ofert. I wejdźmy sobie na przykład tu i mamy wypisane, skąd ten pies się wziął, ile ma lat, co to za rasa. Aktualnie to jest, znaczy konkretnie to jest rasa, raczej Labrador. Pokażemy inne zdjęcia tego oto psa. Ja pod każdym takim filmem wezmę, skopiuję ten tekst, bo jest długi i zanim go przeczytam, to będzie trwało trochę. Możemy się tym też podzielić na Facebooku lub na Instagramie lub gdziekolwiek indziej. Możemy się o takich psach dowiedzieć wiele. Możemy taką aplikację sobie na przykład ściągnąć z Google Play lub App Store lub Windows Store, ale ja jakbym ściągnął, to ściągnąłbym na telefon, bo tak jest łatwiej. Także historia tego psa jest taka, ja ją od razu ją sobie przekopiuję, bo chcę wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Ale jest przekopiowany. Dokładnie sobie stworzę tutaj w tych, w tym folderze. Folder. Stwórz. Ładowanie. No ładuj się. No. Gadu jest nowy.
No kurczę, musimy zrobić tak. Nowy folder. Dokładnie tak się nie nazywa, potem uda nam jakąś inną ikonę. Stworzymy sobie tutaj nowy dokument. Dokument zaraz nazwę, tak jak się pies nazywa. I tutaj wkleję teraz tylko to ikonę, to o, wkleję. I to sobie zapiszę. A dokument nazwę, tak jak się pies nazywa, czyli Murzyn. Pies imieniem Murzyn. Zmienię nazwę na do Murzyn. Ogólnie ta seria jest po to, żeby poinformować widzów ogólnie, YouTube ogólnie, Polskę, może świat, o tym, że, znaczy Polacy wiedzą, że takie strony istnieją, ale mało kto na nie wchodzi. I takich psów jest mnóstwo. Teraz nie będziemy brać wieku, będziemy jeszcze jednego pieska, ale nie będziemy brać wieku. To chyba też nie. Rodzin, to wszystko tak jak było, wyszukaj. A dobrze. I tu mamy akurat 17 stron. I zaraz wybierzemy jakiegoś drugiego bohatera. Tego iż. Tu nie ma żadnych konkretnych danych. Fajny piesek, ale konkretnych danych brak. Czyli idziemy dalej. Ale musimy wyszukiwać jeszcze raz. Duży. Raz, dwa, trzy. Szukaj. Zobaczmy sobie co wyszukaj. I weźmiemy na przykład Karima. Pies imieniem Karim. To jest chyba pomieszanie troszeczkę owczarka z labradorem, bo wygląda, pysk ma typowo taki owczarkowaty, ale tu z tego zdjęcia wynika, że no sierść ma typowo po labradorze, aczkolwiek owczarków w takim kolorze też jest kilka. I znowu kopiujemy. Kopiujemy. Kopiuj. I robimy tutaj nowy dokument. Nowy dokument tekstowy. Wklejamy tutaj. Tą bazę tworzę po to, żeby wiedzieć, jakie psy już były, zapisz. I zmieniamy nazwę. Zmieni nazwę. W każdym odcinku będzie dwóch bohaterów, czasem może trzech, dzisiaj będzie dwóch. Kari.
Więc to by było na wszystko w tym materiale. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych tego typu, aczkolwiek nie wiem, kiedy one będą, bo to są takie materiały na spontanie, jak mnie na nich wena, aczkolwiek jak zobaczę może jakiegoś fajnego, to włączę nagrywanie i będę nagrywać. Także trzymajcie się, do zobaczenia, yo!